Cześć, dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy mnie słuchasz. U mnie to już jest dobry wieczór, bardzo dobry i głęboki. Jest około 10:30 wieczorem w tym momencie, jak to nagrywam. Ale temat bardzo mnie jakoś tak poruszył ostatnio i tak czułam, że bardzo chcę z tym przyjść do Ciebie, do Was, żeby o tym porozmawiać. Jak widzicie, dzisiaj wróciłam z powrotem do swojego pokoju, swojego gabinetu, w którym prowadzę sesję, bo aura nie sprzyja może nie tyle spacerom, bo ja uwielbiam spacerować i dla mnie każda pora i każda pogoda jest dobra na spacer, nawet jak leje jak z cebra. Ale już jeżeli chodzi o takie spacerowanie z, wiecie, trzymaniem komórki w ręku i jeszcze jakieś mikrofony tu wokół, to nie, bo albo wieje niesamowicie, albo właśnie pada deszcz. Ostatnie dni takie bardzo deszczowe, już prawie listopadowe. No właśnie, prawie listopad. Prawie Święto Zmarłych, niedługo Boże Narodzenie. Myślę, że do tego też nawiążę dzisiaj. Ostatnio na tych spacerach dużo rozmyślałam, opowiadałam o świadomości, o tym, jak niesłychanie ważne jest wiedzieć, czuć, rozumieć, mieć pojęcie tego, co się dzieje w Tobie, z Tobą i wokół Ciebie, w Twoich relacjach, finansach, jaki to ma wpływ na Twoje zdrowie. Natomiast dzisiaj chciałabym poruszyć temat również świadomości, bo jest mi to bardzo bliskie, jakoś tak się składa, że kocham o tym mówić. Ale dzisiaj będzie o świadomości w kontekście duchowości, rozwoju duchowego. Spirituality. Tak? Takie modne słowo. W ogóle ta duchowość, ten rozwój osobisty jest bardzo na topie ostatnio. Można by powiedzieć, że kto się nie rozwija, kto nie jeździ na warsztaty, kto nie czyta mądrych książek, to nie medytuje codziennie, to jest... No właśnie. Czy jest gorszy? I tutaj zaczyna się temat, który chciałabym dzisiaj poruszyć. Jest to temat duchowego ego. Na przełomie kilku ostatnich lat, może nie kilkunastu, odkąd powiedzmy ten mój rozwój się zaczął, gdzie mi coś przekliknęło i zaczęłam trochę inaczej, małymi kroczkami patrzeć na świat. Ale im więcej rozumiałam, im więcej zaczęłam czuć, im bardziej kochać siebie i świat wokół, to tym bardziej czasem mam wrażenie, że jestem wręcz przewrażliwiona na jednostki, które według mnie takim duchowym ego wręcz epatują. No bo tak, cała ta nasza duchowość, droga do duchowości, do źródła, do Boga, ma w zamierzeniu, w swojej pierwotnej koncepcji pomóc nam uwolnić się od ego. Ego, czyli tego, co jest sztucznie wykreowane, co sztucznie tworzy naszą tożsamość, co nie jest Bogiem, jest oddzieleniem od Boga. Przynajmniej ja to tak rozumiem. ego jako coś, co nie jest tą jednią, pełnią miłości uniwersalnej w nas i wokół nas, ale coś, co sprawia, że no właśnie osoba egocentryczna to taka, która jest skupiona tylko i wyłącznie na sobie. Przynajmniej tak to ogólnie jest rozumiane. I nie mówię tutaj o tym zdrowym podejściu do siebie, o zaopiekowaniu się sobą, o uzdrawianiu siebie, swojego wewnętrznego dziecka, medytacji, bycie w wewnętrznej ciszy. To wszystko są praktyki, które sprawiają, że jest nam lepiej wewnątrz, ale też na zewnątrz. Dzielimy się tym dobrem wokół, kiedy sami emanujemy tym spokojem. Natomiast ego będzie myśleć tylko i wyłącznie o sobie. W tym oddzieleniu, w tej separacji. I tak jak powiedziałam wcześniej, że jeśli jesteśmy jednią, jednym, bezgraniczną miłością, to ego będzie oddzieleniem od tej miłości, jej zaprzeczeniem. Albo strachem, albo kłamstwem, fałszem, kiedy będzie to miłość nieprawdziwa, udawana. I kiedy tak w tej duchowości pracujemy nad pozbyciem się ego, ono ciągle jest tak naprawdę, ponieważ dopóki 99,99% przypadków, tak? Bo nie chcę tutaj mówić o joginach, którzy rzeczywiście ten stan nirwany osiągają, czy wzniesionych mistrzach, awatarach, którzy przychodzą tutaj na tę planetę, aby nas uczyć, pomagać. Jakby to, ten poziom zostawmy, natomiast ja jestem w stanie mówić tutaj o całej reszcie, czyli nas, ludzi, którzy uzdrawiają się, znoszą swoją świadomość, są w procesach rozwoju duchowego, aby pozbyć się ego. Więc wydaje mi się, że nie jest to aż tak proste, aby od tak w mgnieniu oka tego ego się pozbyć. Ono może się powoli rozpuszczać. Ono może się transformować. Ono może być o wiele bardziej światłem niż cieniem w nas. Tak, to prawda. Ale w moim rozumieniu, w moim odczuciu, tak jak ja to pojmuję, gdzieś zawsze jest w nas ten może nie tyle yin-yang, bo tu nie chodzi do końca o takie 50-50 światło i cień, ale mamy gdzieś w sobie ten element tego cienia lub tego ego, chociażby po to, żeby nas sprawdzać, żeby dawać nam lekcje, wyzwania, żeby ta przestrzeń mogła czasem zareagować wokół nas takim drobnym egzaminem. I jak ty do tego się odniesiesz? Jak ty na to zareagujesz? Czy będziesz bezgraniczną miłością? Czy nie? I powiem ci, że za każdym razem, kiedy tą bezgraniczną miłością nie jesteś, to przejawia się twoje ego w taki, a nie inny sposób. Więc już na samym wstępie twierdzenie, że ja nie mam ego, czy mam uzdrowione ego. Nie wiem jak wam, no mi się zapala od razu jakaś żaróweczka nad głową. I myślę sobie, nie do końca mi to pasuje. Czyli wbrew pozorom, kiedy bardzo chcemy od tego ego się uwolnić, ono nas może pakować w bardziej wysublimowane pułapki. I o tych pułapkach też chciałabym wspomnieć. Nawet zrobiłam sobie notatki, żeby nic nie zapomnieć i się tym z wami podzielić. I tak jak sobie, wiecie, od wielu lat obserwuję ludzi. Często są to też ludzie z grona moich przyjaciół. I oni o tym wiedzą, że ja ich obserwuję i oni mnie obserwują, ja też jestem tylko człowiekiem. Więc na początek zasugerowałabym, żeby nie słuchać, nie czytać, nie oglądać wszystkiego od tak jak leci. Bo bardzo dużo jest, coraz więcej i więcej treści różnego rodzaju, również o wznoszeniu świadomości, o duchowości. I tak, to prawda, mój kanał jest kolejnym tego przykładem. Pewnie dlatego nie za często nagrywam. To tak wam powiem szczerze, bo czasem mi się wydaje, że cały internet i księgarnie i podcasty, to wszystko jest tak już przeładowane treściami, a koniec końców my przecież powinniśmy się skupić na sobie, wejść do wewnątrz, ale do tego zdrowego wewnątrz, a niekoniecznie słuchać wszystkiego jak leci. I z tym się wiąże pierwsza pułapka ego, o której chciałabym wspomnieć, czyli ten intelektualizm. Ja widziałam, słuchajcie, też tyle osób na warsztatach. W Londynie, jak mieszkałam przez kilkanaście lat, tak? Czy tutaj w Polsce też. Tyle osób jest, które naprawdę cudownie mają świetną wiedzę, powiedzmy, akademicką, jeśli chodzi o duchowość. Genialnie znają techniki, rozumieją psychologię. Poczuj tych ludzi. Czy ty na pewno każdego z nich tak po prostu czujesz, że to, co on mówi, to taki jest? Czy on ci tylko przekazuje informację, bo przeczytał, bo usłyszał? Czy jest to wiedza, czyli informacja, która wcielona w życie, w praktykę, ma naprawdę tę moc, tę żywotność w sobie? I kolejnym przejawem takiego duchowego ego, które widzę nieustannie wręcz. To jest niesamowite, jak my potrafimy być okrutni w stosunku do innych i ranić ich. Przez chociażby takie poczucie wyższości nad innymi. Tak, bo ja jestem świadoma, a ty jeszcze nie jesteś na tym poziomie. Ja już się przebudziłam, ty jeszcze nie. Ja już jestem na linii czasu wznoszącej się, a Tobie to widzę, że jeszcze brakuje. Najdobitniejszy przykład to taki, jak kiedyś pewna moja przyjaciółka, też już przyjaciółką nie jest, życie się toczy, ludzie wokół nas się zmieniają, ale myślę, że to będzie dobry przykład. Jedna moja przyjaciółka, którą kiedyś poprosiłam, już nawet nie pamiętam, o co chodziło, aby czegoś nie robiła. My spędzałyśmy wtedy dużo czasu razem, dzieliłyśmy pewną wspólną przestrzeń. I ona mi powiedziała, ale wiesz co, to jest twój problem, że ty masz ze mną problem, nie mój. To mnie nie dotyczy. Ty musisz się nauczyć, jak sobie z tym poradzić. No tak, łatwo powiedzieć, nie? Mnie to nie dotyczy, bo ja jestem na wysokich wibracjach, a ty mi zaniżasz. Zaczęłam od tego, że mówiłam o miłości uniwersalnej i o tym, że wszyscy jesteśmy jednym. Co robi matka, kochająca mama, kiedy jej małe dziecko obudzi się z płaczem i powie, że coś mu się złego śniło? Bo na przykład widział jakiś film przed snem, czy ktoś mu czegoś naopowiadał. Taki typowy przykład, już nie wchodząc w to, że dzieci mogą rzeczywiście widzieć lepiej i głębiej niż dorośli niejednokrotnie. Ale taki klasyczny przykład. Dziecko płacze, mama do niego idzie i co? Mówi, nie włączę ci światła, w ogóle jest noc, powinieneś spać. Zero empatii, zero jakiejkolwiek woli zrozumienia tego dziecka. Niewysłuchanie go, nieprzytulenie? Czy tak się zachowuje kochająca matka? Czy po prostu tego dzieciaka weźmie, przytuli, pogłaszcze po głowie i powie, nie martw się, już ci nic nie grozi, jest okej. Czy będzie mu robiła wykład na temat tego, że no ale to jest twój problem, mnie to nie dotyczy. Ty musisz sobie z tym jakoś poradzić. Nie. Kochająca matka w swojej bezwarunkowej miłości po prostu będzie, przytuli. Być przy kimś. To czasem jest najwyższa forma miłości. Pomyśl o tym, że czasem nasi bliscy chorują. I wtedy co? Ty za wszelką cenę będziesz tłumaczyć, mówić o totalnej biologii, o medytacji, medycynie germańskiej, cokolwiek innego, kiedy ta osoba naprawdę nawet kompletnie nie rozumie tych koncepcji, nie chce nawet o tym rozmawiać. Wyrzekniesz się? Czy po prostu przy niej będziesz? Przyznam Ci się, że ja miałam taką szkołę życia i życie sprawdzało mnie na wielu poziomach, kiedy moja mama chorowała na przykład. Znam pewną osobę, też tak to będę mówić, która jest tak uduchowiona i tak świadoma, że jak jej matka się zaszczepiła, to zerwała z nią kontakt. Podobno czasem z nią rozmawia przez telefon, ale się nie widuje, nie spotyka w ogóle. I ogólnie nie chce mieć z nią już nic wspólnego. Bo uważa, że jej matka się tak bardzo pogubiła. Ja tego nie kupuję. Nie kupuję tego, że jak ktoś bliski jest chory w szpitalu lub w hospicjum, to ja tam nie pójdę, bo tam są byty astralne, zła energia i coś się do mnie podczepi. Ludzie, serio? Przecież to jest wychodzenie z poziomu strachu. Nic innego. To my tu nie po to mówimy, doświadczamy bycia światłem, bycia jednością, bycia bezgraniczną miłością, żeby wchodzić w strach przed bytami astralnymi. Zrób sobie ochronę, jeśli tego potrzebujesz. Wyraź intencję, aby być w opiece, aby być bezpieczną, zaopiekowanym. Mentalnie, intencją, z serca, jak wyjdziesz stamtąd, to się oczyszczaj. Okej, ale niech to ci nie stanie na drodze do tej prawdziwej miłości. Również do naszych bliskich, przyjaciół, niejednokrotnie rodziców. Którzy przecież być może tacy nieświadomi, bo telewizję oglądają i chodzą do kościoła. A propos kościołów, kiedy twoi bliscy znajomi zapraszają cię na ślub i oni decydują, że chcą wziąć ten ślub w kościele, to co, też nie pójdziesz? Bo to przecież takie złe miejsce, tam tyle bytów, tam się tyle podczepi do ciebie, różnego badziewia. Serio? Nie usłyszysz, jak mówią sobie tak, bo tak chcą, bo tak zdecydowali, że w ten sposób chcą pokazać światu swoją miłość? Taka ta twoja duchowość? Że będziesz stać pod drzwiami kościoła, albo w ogóle na teren nie wejdziesz, albo sobie w ogóle przyjedziesz tylko na wesele. Bo to wbrew moim przekonaniom, żeby wejść do kościoła. Czujesz to? I czemu mi tak też zależało, żeby zrobić to nagranie? Teraz w tym czasie, ja wiem, że zaraz będą święta, gdzie święto zmarłych, gdzie wiele osób pojedzie jednak odwiedzać groby bliskich. Ja czuję, ja uważam, że jeśli dla tych bliskich to było ważne i oni być może mieli szansę pomyśleć o tym, jak chcą być pochowani, być może nie, ale znaliśmy ich za życia, wiedzieliśmy, co było dla nich ważne. Jeśli jest to taki znajomy, czy ktoś z rodziny, komu wiesz, że wcale by nie zależało na tym zniczu, na święto zmarłych, no to okej, to masz sumienie czyste. Ale jeśli jest to ktoś bardzo bliski. Mama, tata, babcia, brat, siostra, mąż, żona. Różne są sytuacje. To naprawdę nie uprzątniesz grobu, nie kupisz świeżych chryzantem, nie postawisz świeczki? Ja wcale nie mówię o noszeniu ton plastiku na ten grób, ale o taką zwykłą, ludzką życzliwość. Za chwilę będą kolejne święta, tak? Boże Narodzenie. I okej, wiesz, możesz sobie nie ubierać choinki, nie dawać prezentów. Ja to wszystko rozumiem, serio. Prawdę mówiąc, my w domu mamy całkiem podobnie. Czasem. Nie zawsze, to też nie jest reguła. W zeszłym roku ubrałam choinkę i zrobiłam takie typowe święta ze wszystkimi bombkami i Mikołajem i światełkami i 12 potraw. Ja tego nie potrzebuję, ale wiem, że moja mama tego potrzebowała. I to były jej ostatnie święta z nami. Wiem, że zrobiłam dobrze. Tak to czuję. Wiem, że naprawdę nie ma tragedii w tym, że z tą babcią, ciocią, bliskimi, u których wylądujesz być może na Wigilii lub na święta. Nie ma w tym nic złego, żeby się z nimi podzielić opłatkiem. I naprawdę nie trzeba tej babci tłumaczyć, że nie, bo to jest symbol ciała czyjegoś, a ty kanibalem nie jesteś. Serio? Symbol jest taki, jaki ty mu go nadasz. I z taką intencją, z tą babcią, czy ciocią, czy matką, czy ojcem, jeżeli dla nich to jest ważne. Dlaczego tego nie zrobić? Nie wywyższać się, nie intelektualizować, nie tłumaczyć, że ty już jesteś na takim poziomie rozwoju, że ty wiesz, że ta choinka i ten opłatek to... Po prostu to poczuj. Co jest tak naprawdę zdrową, właściwą, uniwersalną miłością? Jednością i źródłem, które się przejawia. Przejawia się w tej materii. A co jest ego, czyli separacją, czyli oddzielaniem się. No dobrze, tak zerkam w swoje notatki. Jeszcze chciałabym wspomnieć, tak, kolejna taka pułapka duchowego ego, którą też widzę wszędzie wokół. Wystarczy wejść na YouTube, posłuchać większości, niestety, mam takie wrażenie, medytacji, które są dostępne. I ja się nie dziwię, że one są dostępne, ponieważ one są bardzo popularne, ponieważ bardzo dużo ludzi tego potrzebuje. I mam na myśli pozytywne myślenie, afirmacje. Nawet odkryłam niedawno takie słowo sublimale, jakoś coś takiego. Czyli takie właśnie ustawianie, programowanie swojego mózgu na pozytywne myślenie. Będzie dobrze, jest dobrze, jest tylko miłość i tylko wszystko jest cudownie i ja nie mam żadnych problemów. To mnie nie dotyczy. Miłość, światło i pokój. A jednak mamy w sobie cały wachlarz emocji. Skoro jesteś na tej planecie i jesteś w ciele człowieka, to jesteś człowiekiem i doświadczasz emocji. Emocje są najróżniejsze. Te trudne, ciężkie emocje, złość, gniew, żal, smutek. Kolokwialnie mówiąc, wkurw. Kiedy jest tłumiony, to prędzej czy szybciej się wywali, wypluje. Albo na twoje sytuacje wokół ciebie, albo na relacje, albo na finanse. Bardzo często na zdrowie. Jak robisz porządki w domu, to nie zamiatasz wszystkiego pod dywan. Tylko robisz porządne pranie. Porządne sprzątanie, odkurzanie, mycie podłogi też pod tym dywanem. I co trzeba wypłakać, to wypłaczesz. Co trzeba wykrzyczeć, to wykrzyczysz. Co trzeba wybiegać, to wybiegasz i tak dalej. Ale to jest zdrowe i potrzebne i właściwe, żeby pozwolić sobie dać ujście tym emocjom. Bez oceniania, bo często to jest cholernie trudne w ogóle pozwolić sobie na złość, na mamę, tatę, czy na naszego partnera, że nam coś zrobił, że skrzywdził na przykład. To nie mów, o, ja ci wybaczam. To w ogóle tak nie działa. Kiedy wybaczasz i mówisz, ja ci wybaczam, to już od razu jakby stawiasz się wyżej od tej osoby, której wybaczasz. Czujesz to? Bo ty zrobiłeś coś złego, skrzywdziłeś mnie, ale ja tobie wybaczam. Prawdziwe wybaczenie to pojednanie. To odpłacenie sobie krzywd. To zadośćuczynienie. I nie mówię tutaj o takim oko za oko, ząb za ząb. Ale mówię o pracy ze sobą, przyznaniu się do tego, zobaczeniu. Wiecie, to są... Ja w tym momencie bardzo generalizuję, bo to tutaj mówię i o rodzicach, i o partnerze. Natomiast każda sytuacja jest inna. Każda jest zupełnie indywidualna. Też wcale nie do każdej sytuacji relacyjnej pasuje teoria luster, że ktoś jest jakiś, bo ja jestem jakaś. No nie, bo często to jest wpędzanie się w winę. Ale odpłynęłam od tematu. Przepraszam. No dobra, mówiliśmy o pozytywnym myśleniu. Tak? Czasem, prawdziwa duchowość to też te wszystkie trudne emocje. To łzy, to wkurw, to złość, to żal, do których jesteśmy w stanie świadomie dojść, a nie zamiatać pod dywan. Okej, kolejny ciekawy bardzo przejaw duchowego ego to też, ja często się z tym spotykałam, że jak ktoś już ma swoją wizję, bo na przykład miał głęboką sesję hipnoterapii i tam coś poczuł, coś zobaczył, albo medytował i nagle go oświeciło, nagle zrozumiał. Jest ten efekt, aha, wow. Albo ktoś tam inny, nie wiem, miał, się nie nazywa sesja, rytuał z ayahuaską albo innymi grzybkami, czy tam inną medycyną. I już po prostu taką prawdę zrozumiał i już wszystko wie. I już tak jest. I tego się trzymam. I zauważ to ostatnie zdanie. I tego się trzymam. Jakby powiedział Marek Konrad w Dniu Świra, moja prawda jest bardziej mojsza niż twojsza. Tego się trzymam, uważam, czuję, że tak jest i nie będę już zgłębiać więcej, czuć więcej. Tracę ciekawość rozwoju własnego, rozumienia, uczenia się świata, wszechświata, pojmowania. Bo ja już wiem, ja już tam byłem, ja już to doznałem. To, co ja czuję, to jest prawda. No to twoje tu. Czy to wam nie pachnie duchowym ego? Co ja tu jeszcze mam w tych swoich notatkach? No tak. Piękna nazwa, słuchajcie. Duchowy nihilizm. Ja kiedyś poznałam takiego kolegę, z którym każda rozmowa lub chociażby pierwsze kilka zdań rozmowy kończyło się tym, że on mówił, ja to sobie nawet zapisałam, to i tak nie ma znaczenia. Ale to nie ma znaczenia. Cokolwiek, wiecie, cokolwiek nie jest w rozmowie, jakikolwiek temat, czy problem, czy nie problem, to nie ma znaczenia. Tak, bo to i tak jest wszystko ułuda, iluzja, maja. To nieważne, co do mnie mówisz. Nie jestem zainteresowana rozmową z tobą. To i tak nie ma znaczenia. Czujesz to? Serio? To ma być pozbycie się ego? Stwierdzenie, że i tak to już nie ma znaczenia? Przecież to my jesteśmy kreatorami własnej rzeczywistości, własnego świata. To ty decydujesz każdego poranka, jak popatrzysz na siebie i na to swoje życie. Czy szklanka będzie do połowy pełna, czy do połowy pusta? Wszystko ma taki sens, jaki sama mu nadasz. Jeśli mówisz, że nic nie ma znaczenia, to znaczy, że ty sam nie masz znaczenia, to znaczy, że twoja dusza, twoje wyższe ja nie wiedziało kompletnie, co robi. Że zdecydowało się jednak, aby się tu przejawić w tym ciele fizycznym. Dobra. Myślę, że już będę powoli kończyć i tak się trochę rozgadałam. I naprawdę, jeśli dotrwałeś do tego momentu, to ciebie naprawdę podziwiam, że masz ochotę tych moich rozkminek czasem posłuchać. Na YouTubie jest taka świetna opcja, gdzie można sobie czasem przyspieszyć nieco nagranie, więc można sobie ustawić to, co mówię, na 1.25 albo na 1.5 i wtedy będę mówiła o wiele szybciej i można mnie szybciej przesłuchać. Ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy są takimi krasomówcami i mogą tak dużo mówić i mówić i mówić zupełnie bez przerwy, bez żadnego zająknięcia. A ja potrzebuję jednak tych momentów ciszy. Tak mam. I okej, na zakończenie, tak, zakończę ten filmik, to nagranie takim zdaniem, które sobie zapisałam. Skoro wszyscy jesteśmy jednym, to separacja nie może być rozwiązaniem. I myślę, że się nagadałam i z tym zdaniem cię zostawię tego wieczoru, tego dnia. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dajcie znać, czy ten nowy mikrofon działał dobrze. Okej. Pa, pa. Do widzenia. Dobranoc.